drodzy, ja wam coś powiem. To jest gatunek Harpaktira SP Black. Czarna forma Harpaktiry, którą mam właśnie od Konrada i samca też mam od Konrada. Jak sami widzicie, zaraz zobaczymy, czy to jest udana próba dopuszczenia, czy też nieudana. Ale obiecałem, że to dla was nagram i kurczę, nagram to dla was. Trochę się boję z tą lampą to kurka nagrywać. Więc co, ja wyłączę lampę. No, zobaczymy. Już wam wszystko tłumaczę. Nagrywam to na podłodze. Nagrywam to na podłodze nie dlatego, że po prostu tam się boję czegoś czy coś, tylko ten samiec jest tak cholernie dziki, taki uciekający jest ten samiec, że on mi po prostu za każdym razem spieprzał i spadał ze stołu na podłogę. Bałem się, że wreszcie kurwa się zabije, zanim go zdążę dopuścić. No i po prostu przeniosła się ta akcja tutaj na podłogę, no bo to jest bezpieczny, to już z niczego nie spadnie. Tak, musi być lampa jednak włączona, bo bez lampy nic nie będziecie widzieć. Dobra, zrobimy przerwę krótką, bo one tak stoją i stoją już jakiś czas. Dodam tylko, że jest mi cholernie niewygodnie w tej pozycji, noga mi zdrętwiała, ręka mi cierpnie, boję się po prostu, boję się w ogóle oddychać w tamtą stronę, no bo mi bardzo zależy na tym, to jest najważniejsze dopuszczanie, no śmiało mogę stwierdzić, że to jest najważniejsze dopuszczanie na mojej hodowli w tym roku, jeśli nie ogólnie. Ale na pewno na ten rok to jest najważniejsze dopuszczanie, jakie jest tutaj u mnie. Jest to bardzo ciężko dostać takiego samca. W ogóle młode jest bardzo ciężko dostać. Samicy oczywiście nikt ci w życiu nie sprzeda, no bo jak ktoś ma samicę, no to ma dla siebie i ewentualnie L1-ki wystawi. A samca dorosłego, żeby dostać, no to już w ogóle jest kaplica. No i boję się oddychać w tamtą stronę, żeby czasami jej coś nie odbiło, żeby go nie pogryzło.
Strasznie długo te zaloty trwają. Nie jest to tak, bo Pulch Ripes to jest zupełnie co innego. Inny gatunek, inny ptasznik. No i inne zachowania. Zrobię znowu przerwę. Ja byłem przygotowany na to, żeby po prostu szybko łapać go, bo wiem o tym, że on jest właśnie taki, że on ucieka od razu. Czy kopulacja była, czy nie, to nie wiem. Na pewno będę próbował znowu ją dopuszczać za tydzień. Chyba, że uda się najpierw tamtą dopuścić. Nie wiem jeszcze dokładnie. Dam mu 3 dni takie przerwy. Usunę z tego jego pojemnika całą pajęczynę, po prostu nie chcę zrobić nową. Chociaż, a nie wiem, za 3 dni będę go próbował dopuszczać do drugiej samicy. Ta jest ładna. Wyostrzę trochę na nią. No ładna samiczka. Może faktycznie udało się to dopuścić. No coś tam dziubnął. Czy to było na tyle dziubnięcie dobre, się wszystko okaże. No to... No to by było na tyle, moi drodzy. Jedna samiczka, wydaje mi się, jest dopuszczona. Drugą dopuszczę, no, jak tylko będzie możliwość. Postaram się też to nagrać. Zobaczymy, czy w ogóle będę. Może złożę to w jeden odcinek, a może puszczę wam to akurat dzisiaj. Zobaczymy. Pozdrawiam wszystkich. Na razisko, hejka, pa.